To już piąta edycja Świetlny Cup w Niepołomicach. W tym roku, tak jak w poprzednich dwóch latach, turniej odbywa się w dwóch dniach. Pierwszy to są eliminacje, w którym w tym roku 14 drużyn walczyło awans do turnieju głównego. W turnieju głównym czekało na nich 15 zespołów, które dzielnie walczyły o zwycięstwo w całym turnieju. Tak, bardzo cieszymy się, że jako miasto i gmina Niepołomice możemy gościć u nas wiele wspaniałych drużyn, praktycznie z całej Polski. Dziękujemy serdecznie za przybycie wszystkich zaproszonych drużyn z całej Polski, jak również dziękuję dyrektorom tych akademii, z którymi byłem w ścisłym kontakcie. Wam również bardzo serdecznie dziękuję. To na pewno nie ostatnia edycja w Niepołomicach. Do zobaczenia już za rok.